dzisiejszym wydaniu kroniki powiatowe obchody święta ludowego w Radoszycach. Eurodeputowana Róża Thun w Koneckiej Bibliotece. Tegoroczne powiatowe obchody święta ludowego, odbywające się w minioną niedzielę w Radoszycach, rozpoczęła uroczysta msza święta w tutejszym kościele, odprawiona w intencji ludowców i polskiej wsi. Po mszy wszyscy jej uczestnicy udali się przed budynek szkoły podstawowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie głos zabrał prezes powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, starosta konecki Bogdan Soboń. W swoim wystąpieniu przypomniał on historię i ponad stuletnią tradycję ruchu ludowego w Polsce. Następnie do zebranych zwrócił się poseł i prezes Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Mirosław Pawlak. Podczas tej uroczystości trzech działaczy PSL otrzymało wysokie odznaczenia za zasługi dla ruchu ludowego. Również trzem paniom wstępującym do partii wręczono legitymacje. Życzenia i gratulacje z okazji święta przekazali przewodniczący Koneckiego Prawa i Sprawiedliwości, wicestarosta Andrzej Lenart, były burmistrz Końskich, przewodniczący Stowarzyszenia Samorządni Ziemi Koneckiej Krzysztof Obratański, przewodniczący Powiatowej Platformy Obywatelskiej, burmistrz Końskich Michał Cichocki oraz wójt Radoszyc Paweł Binkowski. W części artystycznej wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta z Końskich, młodzież z miejscowych szkół, a na zakończenie Genowefa Pigwa. W Koneckiej Bibliotece po raz kolejny z młodzieżą koneckich ogólniaków spotkała się eurodeputowana z Platformy Obywatelskiej Róża Thun. Tym razem powodem wizyty pani poseł była zainicjowana przez nią akcja zbierania dla lokalnych bibliotek książek od mieszkańców i wydawców. Ale w trakcie spotkania nie zabrakło również akcentów unijnych. Róża Thun dokonała krótkiego podsumowania swojej działalności w Parlamencie Europejskim w związku z upływem połowy kadencji. Eurodeputowana oświadczyła, że bardzo polubiła nasze miasto i konecką młodzież i powiedziała, że w miarę możliwości będzie tutaj wracać. Dzień dobry, witam panią poseł serdecznie na ziemi koneckiej. Z nami się pani spotyka dopiero po raz drugi. Może tak, ale w Końskich już bywałam od niepamiętnych lat. Jeszcze pamiętam, byłam szefem Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana i tutaj takie kluby szkolne powstawały Roberta Schumana i różne szkoły z Końskich przyjeżdżały do Warszawy na parady Schumana, które wtedy ja organizowałam. Niezwykle pamiętam aktywnych i nauczycieli, i rodziców, i środowiska szkolne. W ogóle Końskie odegrało bardzo dobrą i ważną rolę w przygotowywaniu Polski do referendum, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej i w uczestnictwie w referendum. Tutaj było bardzo wiele osób, które wzięło udział w referendum, dobrze ponad średnią polską. I ja mam zawsze takie wspomnienia takiego aktywnego środowiska tutaj w Końskich, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj teraz wracać jako europosłanka właśnie z Końskich. Miło słyszeć takie opinie przyjemne na temat tego miasta i jego mieszkańców. Pani poseł, przyjechała pani dzisiaj z okazji zbiórki książek przez Bibliotekę Miejsko-Gminną w Końskich. To nie jest pierwsza tego typu zbiórka, choć na ziemi świętokrzyskiej po raz pierwszy się to odbywa. Tak, ten pomysł zbierania książek wychodzi właściwie ze środowisk młodych ludzi, z małopolskiego środowiska młodych demokratów. I z nimi zbierałam książki dla bibliotek publicznych, najpierw w Małopolsce Zachodniej, potem całej Małopolsce, a teraz po raz trzeci razem z województwem świętokrzyskim. To jest wspaniała akcja. Muszę przyznać, że dla mnie ona też jest bardzo piękna, bo no, po pierwsze książka to jest najważniejsze. To jest najważniejsze dla nas wszystkich. Po drugie, pomysł jest taki, żeby te biblioteki wszystkie mają ciągle za mało pieniędzy, a my mamy często książek w domu za dużo. Często to są książki, które bardzo lubimy, które bardzo kochamy, ale albo z nich już wyrośliśmy, albo wiemy, że do nich nie wrócimy, bo nie mamy na to czasu, albo mamy podwójne i namawiamy wszystkich, żeby takie książki, które są wartościowe, które są w dobrym stanie, oddawać do wspólnego użytku. Sami będziemy mogli do nich wrócić, przecież wrócimy do naszej biblioteki, jeżeli będziemy chcieli. Jeżeli ktoś do biblioteki ma za daleko,
daleko, może przynieść do mojego biura. Ja w wielu miejscach w Małopolsce i w Świętokrzyskim mam biura i można tam te książki zdeponować albo oddać po prostu, ale również namawiamy wydawnictwa, żeby dawali książki dla bibliotek. I udało się w tym roku, po pierwsze wiele już bibliotek publicznych wzięło udział w tej akcji, niektóre niezwykle aktywnie, tak akurat jak ta w Końskich. Tutaj zebrano dobrze ponad 1000 książek. I 7 bibliotek w Świętokrzyskim wzięło udział w tym roku w tej akcji. Zebraliśmy poza tymi książkami w bibliotekach, to idzie w tysiące. Jeszcze w moich biurach jest przynajmniej 2500 książek, które jeszcze będziemy przeglądać, segregować. To są piękne książki, często również dla dzieci i młodzieży. Czasem wyczytane, ale w bardzo dobrym stanie. Mamy chyba 8 tysięcy nowych książek z wydawnictw różnych, które będziemy rozdawać do bibliotek publicznych. I w ten sposób, jak słyszę od jednej biblioteki, że w zeszłym roku wystarczyło im pieniędzy na zakup 250 książek i byli bardzo szczęśliwi, a w tym roku już, bez wydania ani grosza, mają przeszło 500 książek w dobrym stanie, które ktoś przyniósł. I do tego jeszcze dojdą te książki z wydawnictw. To myślę, że przyczyniamy się troszkę do czytelnictwa, a to jest to, co łączy nas w Końskich, w Świętokrzyskim, w Polsce i w Europie. Więc tak chciałabym, żeby cała Europa patrzyła, jak my tutaj aktywnie promujemy czytelnictwo i dzielimy się, prawda? To jest też piękne w tym, że się dzielimy tym, co jest najważniejsze, książką. Nam się podoba, niech się spodoba komuś innemu. Pani poseł już napomknęła troszeczkę teraz, odpowiadając mi na pytanie o Unii Europejskiej, o Brukseli, więc ja bym chciał zadać Pani teraz takie pytanie, no dość może kontrowersyjne i na pewno nie retoryczne. Czy Polska zdąży do strefy euro? Czy to się nie rozsypie wcześniej? No nie rozsypie się na pewno. Strefa euro przy wszystkich problemach, które są, to jest, ciągle pamiętajmy, jednak no, ekonomicznie najsilniejsza strefa w ogóle na świecie. To Unia Europejska jest ciągle jeszcze tym ośrodkiem, z którym handlują, nie wiem, Chiny najbardziej, który jest najbardziej rozwinięty, jeśli chodzi o standardy demokratyczne i ekonomię, więc strefa euro się nie rozleci, nam tylko zależy na tym, żeby ona się za bardzo nie osłabiła, to znaczy, żeby ten kryzys nie był bardzo głęboki, bo niezależnie od tego, czy mamy złotówkę, czy euro, to on wpływa na każdego z nas, bo my jesteśmy uzależnieni od tego, jak euro się ma, bo my handlujemy głównie ze strefą euro i pracujemy we współpracy, prawda, wielu z nas pracuje w ogóle w strefie euro, a współpraca nasza jest bardzo ścisła, prawda, ze strefą euro. Mamy projekt wstąpienia do strefy euro, bo chcemy być w najmocniejszym klubie na świecie, więc zależy nam na tym, żeby ono było w dobrym stanie, jeżeli to euro, jak będziemy tam wstępować. I to w znacznym stopniu też zależy od nas. My jesteśmy na szczęście bardzo dobrym elementem w Unii Europejskiej, szybko i dobrze się rozwijającym, bardzo dynamicznie się rozwijającym przy wszystkich problemach, które są często bardzo poważne i które mamy. Nasz rozwój ekonomiczny mimo kryzysu światowego, to nie jest kryzys europejski, prawda? To jest finansowy kryzys światowy. My w Unii Europejskiej jesteśmy krajem rozwijającym się szybko, a strefa euro jest ewidentnie w kryzysie, ale nie jest to kryzys, który by groził obaleniem strefy euro oczywiście. Powiedziała Pani o świecie, a więc teraz o wielkim świecie chwilę porozmawiamy. Jakieś 2 tygodnie temu panu prezydentowi Obamie przy okazji wręczania medalu dla Polaka przydarzyła się, jedni twierdzą, gafa, inni pomyłka, jeszcze ktoś tam mówi, że to celowo chyba było powiedziane. Na to wyrwało się panu prezydentowi takie określenie polskie obozy śmierci czy polskie obozy koncentracyjne. Czy jakieś echa tego również docierają do Brukseli? Czy są jakieś odgłosy, jakieś rozmowy na ten temat, jakieś opinie, choćby nawet kuluarowe, bo oficjalnych na pewno nie ma? Oczywiście oficjalnych nie ma. Prezydent Obama nie jest pierwszą osobą, która coś takiego powiedziała. Niestety ciągle bardzo wielu ludziom się to myli, chociaż za tym, to jest taki skrót myślowy, bo za tym nie kryje się oczywiście u Obamy, że to są polskie obozy. Wszyscy wiedzą, że to są nazistowskie obozy na terenie polskim. Niedawno miałam tutaj grupę obywateli Izraela oraz Żydów z Ameryki i oni, pamiętam, mówili, naziści zrobili na terenach polskich fabrykę śmierci.
Ale proszę zauważyć też, że my mówimy getto warszawskie. To nie warszawiacy zrobili to getto. I takie skróty myślowe powstają. Nie można temu podpinać złej woli. Bardzo dobra była reakcja z polskim. Uczcie się, wiedzcie, jak należy używać tych pojęć. My też dopiero od niedawna w Polsce tak konsekwentnie rozróżniamy na Oświęcim i Auschwitz. Przecież mówiło się do niedawna jeszcze obóz w Oświęcimiu, a teraz mówimy Auschwitz. To jest bardzo dobre rozróżnienie i ważne, żebyśmy my sami mówili Auschwitz i miasto Oświęcim, gdzie mieszkają ludzie, i Auschwitz obóz, prawda, Muzeum Auschwitz. I w ten sposób myślę, że coraz więcej ludzi będzie na to zwracać uwagę. A w Parlamencie Europejskim no, można tylko wyrazić żal, jeżeli w ogóle o tym rozmawiamy, że ciągle jeszcze takie gafy się zdarzają, ale ja bym bardzo przestrzegała przed myśleniem, że za tym się kryje jakaś głębsza myśl albo niewiedza. Przecież Obama napisał ten ogromny list, gdzie tłumaczy właśnie, że no, że taka pomyłka była słowna, ale nie myślowa, że on świetnie wie, co się za tym kryje i że to jest pomyłka słowna. Z tego powodu zresztą jest mu przykro, przypuszczam, że jest mu strasznie głupio i zależy mu na tym, żebyśmy Polacy, którzy jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z Ameryką, mamy doskonałe relacje, żebyśmy wiedzieli, że on nie jest takim ignorantem, że on doskonale zna tę historię, no tylko powiedział, co powiedział i to nie jest dobrze, to jest źle, że tak powiedział, ale przy naszej, my też nie możemy się obrażać, prawda, my musimy sami pilnować tego, co my mówimy, bez kompleksów rozmawiać na tematy trudne i jestem przekonana, że takie pomyłki się będą się zdarzały na pewno, ale będą się zdarzały coraz rzadziej i znajomość Polski będzie coraz lepsza. Powstania warszawskie jest kolejny temat, prawda, który się ludziom myli, zagranicznikom szczególnie, no ale nasza historia jest tak dramatyczna i trudna, że i do niedawna jeszcze byliśmy odcięci od świata, pamiętajmy. To jest dopiero 20 lat, kiedy nie ma żelaznej kurtyny, kiedy my jesteśmy, parę lat, kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bardzo się zwiększyła ilość osób, która do Polski przyjeżdża, która o Polsce czyta. W Parlamencie Europejskim dzisiaj na debaty, w których my odgrywamy rolę wiodącą, przychodzi coraz więcej osób. My odgrywamy też coraz ważniejszą rolę, prawda, w Unii Europejskiej, więc nami się będą coraz bardziej interesować, jeżeli dalej będziemy iść w tym kierunku. Prawda, jeżeli dalej będziemy starali się nie tupać nóżkami i blokować, tylko wchodzić w dyskusję, wchodzić w debatę, robić ustawodawstwo dla całej Unii Europejskiej, rozpychać się w instytucjach wspólnotowych i wtedy takich gaf, znajomość Polski będzie coraz lepsza i gaf takich nie będzie. Tak, ale ponieważ jest kampania wyborcza przecież prezydencka w Stanach Zjednoczonych, więc ja myślę, że to nie pomaga panu prezydentowi Obamie w zdobyciu po raz kolejny fotela prezydenta największego mocarstwa światowego. Tym bardziej, że tam mamy dość liczną Polonię i tutaj Polacy mogą się różnie zachować, prawda? Nie myślę, żeby się obrazili o to, że on użył określenia niezwykle niewłaściwego, ale naprawdę wracam do tego, to było... jak powiedzieć, on to źle zwerbalizował, czy on użył złych słów, ale za tym nie kryje się taka myśl. To jest właśnie tak jak getto warszawskie, a getto w Warszawie, prawda? Ja też nie jestem przekonana, czy to nie jest bardzo mylące dla ludzi. I polskie obozy śmierci, czy obozy śmierci na terenie Polski. I to było źle powiedziane, ale on naprawdę starannie w tym liście wytłumaczył, o co mu chodziło. I tutaj już bym go dłużej nie prześladowała, muszę przyznać, ale kaganek oświaty musimy nieść. Dziękuję bardzo pani poseł za rozmowę. Dziękuję bardzo i bardzo się cieszę, że tutaj jestem.